Anna i Grzegorz Bardowscy z Rolnik Szuka Żony tworzą na co dzień zgodne małżeństwo. Tym razem jednak doszło między nimi do sprzeczki. O co poszło? Anna i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej rozpoznawalnych obecnie par, która poznała się w programie Rolnik Szuka Żony. Po zakończeniu emisji show zakochani wzięli ślub i doczekali się dwójki dzieci, Jasia oraz Livii. Małżeństwo często dzieli się swoją codziennością na Instagramie i nie ukrywa, że wspólne życie na wsi jest spełnieniem ich marzeń. Tym razem jednak Anna i Grzegorz Bardowscy zaniepokoili fanów nagraniem, w którym mowa o kłótni. Anna i Grzegorz Bardowscy się pokłócili. Wiemy, dlaczego, fani Rolnik Szuka Żony z pewnością znają Annę i Grzegorza Bardowskich, którzy dali się poznać telewidzom w 2. edycji show. Od tamtej pory para jest nierozłączna i doczekała się nawet potomstwa. Małżeństwo Bardowskich prowadzi również własne biznesy i jest bardzo aktywne w sieci. Oprócz pokazywania zaplecza gospodarstwa, Anna Bardowska często relacjonuje fanom również rodzinną codzienność. Co więcej, niedawno Anna Bardowska opowiadała o trudnej decyzji, którą wraz z mężem musieli podjąć. Choć Anna i Grzegorz Bardowscy uchodzą za bardzo zgodne małżeństwo, tak jak w każdej relacji, czasem zdarzają im się drobne sprzeczki. O jednej z nich Anna Bardowska postanowiła opowiedzieć na Instagramie. Jak się okazuje, punktem zapalnym miały być krzesła. Anna Bardowska postanowiła wytknąć mężowi obowiązki domowe, od których się uchyla. Grzegorz Bardowski był jednak pewien, że gniew żony nie potrwa długo i stwierdził z pełnym przekonaniem, że wkrótce doczeka się od niej przeprosin. Wygląda na to, że faktycznie nieporozumienie między Anną i Grzegorzem Bardowskimi nie trwało długo, bo na jednym z kolejnych nagrań na Instastories żona rolnika pokazała, jak przygotowuje wspólną kolację. Spodziewaliście się, że u małżeństwa znanego z Rolnik Szuka Żony dochodzi do takich sytuacji?